Hej, cześć, witaj mój na was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić kilka nowych rzeczy. Ostatnio od ostatniego odcinka nie grałem i jak widzę, podoba wam się seria. Czyli cieszę się z tego, bo wiem, że będę mógł to nagrywać, będziecie to oglądać. Dzisiaj, tak jak zaplanowałem, zrobimy tarczę, pójdziemy do jaskini, do kopalni bardziej. Pozbieramy, zrobimy kilka torczów w domu. Zrobimy okna, zrobimy piec i jak na dzisiaj, jak coś, to będzie nam starczyło. Więc tutaj pamiętam, chyba była gdzieś kopalnia. Jezu, czym te krowy takie dźwięki wydają? A i w ogóle Assassin mówił mi, że jak chcę wyłączyć ten auto jump, to po prostu w ustawieniach to można wyłączyć. Tu jest jedna, więc można się tu przejść. Mówił na początku, żebym kobla po prostu pozbierał. Więc pozbieram trochę, żeby móc potem jego używać. Ale poczekajcie, najpierw wyłącz ten jebany auto jump. Dobra, już mogę normalnie grać, już teraz nie będę skakał jak debil, nawet jeżeli nie będę chciał. I żebym pozbierał trochę, jak się nazywa, no, żeby do torchu zrobić ten, nie pamiętam, to czarny. Już zapomniałem, jak to się nazywa. Ile my już teraz tego mamy? 27, tak szybko. Tutaj będzie można. Potem i tak, jak coś zrobimy z naszego domu, kopalnie, żeby móc iść głębiej po prostu. Bo z domu będzie po prostu szybciej, będzie to lepiej. Ten dom też będziemy powiększać. Na razie to jest taki początkowy dom, jak coś jeszcze zbudujemy. Jeszcze jeden, jak coś, ja też będę próbował budować poza nagrywaniem. Bo... Skąd? Stąd. Jezus Mary. I jak zrobimy ten piec, teraz szybko zrobimy, bo to będę musiał jeszcze jedzenia upiec trochę, bo trochę by mi się przydało, bo nie mam aż tak dużo. Konstruowanie. Co? Jezus Mary. A, tak. Dobra. Tak. No, tak kiedyś. Ale jeszcze są te różne inne piece, więc... Będzie też można je któregoś nie razu zrobić, jeżeli będę wiedział, do czego będą mi potrzebne. Teraz postawię te normalne piece. Postawimy je po prostu... No, możemy je postawić tutaj po prostu. I ten jeszcze tu postawimy. I przepalimy sobie... O, właśnie. Baraninę włożymy i włożymy... Mam drewno? Po prostu zwykłe. Nie mam, więc pójdziemy szybko zwykłego drewna zdobyć. Będę musiał sobie skinę jeszcze jakiegoś zrobić. Tylko o, mam jeszcze pieczone ziemniaki, to dobrze. Tylko nie wiem jakiego skina. Jak chcecie, ktoś z was może zrobić mi skina. A i to, co mi Assassin powiedział. Jeżeli zjem na full tego jedzonka, to wtedy życie mi będzie odnawiało. Jak widzę, działa. To dobrze, bo ja nie wiedziałem. Tego się dziwiłem ostatnio, że jem, a i tak życia mi nie odnawia. To teraz już wiem dlaczego. I takie momenty, jak buduję, nie będę po prostu ich wycinał, po prostu będę je przyspieszał, bo wtedy możecie zobaczyć. Nie wiem, jak ktoś nie wie, jak się buduje. Choć pewnie większość z was wie lepiej, jak się rzeczy robi w tej grze, niż ja, bo ja to kiedyś się znałem, ile to było, 7 lat temu, coś takiego. Nagrałem to ja od kiedy to wyszło, w 2009, to grałem w to cały czas do 2000... którego? Do 12, coś takiego grałem. No, przed tym jak... Nie, jak tu już przyjechałem, to jeszcze grałem, tak już do 2013 grałem. No, dobra, to włożymy sobie to. Włożymy mięsa. Znaczy niech się przepali po prostu. Bo tak trochę bez jedzenia to też słabo. My będziemy musieli zrobić torcze. Gdzie te torcze były? Znaczy jak się torcza robi, to wiem. Tylko najpierw będę musiał zdobyć to coś, co potrzebuję do robienia torcz. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Węgiel. Już wiem, co będę potrzebował. Zapomniałem, że to węgiel się nazywa. Nie wiem, jak to zapomniałem, ale... Czasem się zapomina takich rzeczy. Będzie trzeba skrzynki też jakieś zrobić. Pieczona baranina, niech będzie.
weźmiemy to. Jak się robiło skrzynki w ogóle? Skrzynia. O, co się zrobi? Tylko najpierw przerobię sobie to drzewo. Jakoś spięć na normalne drewno. O, i zrobię sobie z jedną z dwie skrzynki. Tylko jak się robiło te długie, to chyba było trzeba po prostu dwie skrzynki. Bo trzeba obok siebie postawić w tym. Wtedy chyba jedną się robiło dużą. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Jednak nie. Jak się robiło duże skrzynki? Bo taka duża skrzynka też by była tak naprawdę dobra. Tylko jak ją się robi, to już nie pamiętam. Dobra, na razie nam dwie małe... A, one chyba je obok siebie po prostu trzeba postawić. Chyba. Nie jestem pewien, tak pewnie niektórzy się ze mnie naśmiewają, mówią, co ty nie wiesz, jak się tak coś robi. Sorry, ale nie. No właśnie. No i teraz mam jedną wielką skrzynię. Się prześpimy, bo już noc jest. I rano pójdziemy i zdobędziemy trochę węgla. Teraz zostawimy tutaj złoto, zostawimy ten diament. Tylko tirta zostawimy, bo on mi teraz nie jest bardzo potrzebny. Pióro. Odechowy, jeżeli takie bezsensowne rzeczy zostawimy na razie tu, kości. Rzeczy, których w ogóle nie będę teraz używał. Skórę, to surowe, te mięso jeszcze potem upieczemy sobie, sztabkę żelaza. Jabłko możemy ze sobą wziąć. Drzwi zostawimy, bo nie wiem po co mi w ogóle jeszcze jest ta para drzew. Para drzwi. No ale co się zrobi, tu jeszcze surowe mięso. No i ten tego kobla mogę mieć. Więc tylko siekierę mógłbym sobie jeszcze szybko zrobić. Patyki miałem? Nie miałem patyków. Więc zrobię szybko patyki. Zrobię 8 patyków. Zrobię sobie szybko siekierę. No muszę zacząć z żelaza robić siekierę. Bo one są lepsze po prostu. I teraz, możemy tak naprawdę, co możemy zrobić? Tylko tu piasku nie ma, będzie trzeba znaleźć, co tu jest. Co to było? Co tu jest? Diory? Okej. Okay. Jak ktoś wie, co to jest, niech mi napisze po prostu, co to jest, bo ja trochę nie ogarniam. Więc pójdziemy szybko do tej jaskini. Siema, co tam? Spróbujemy zdobyć... tak jak mówiłem, tutaj w ogóle otworzę to trochę bardziej. Spróbujemy zdobyć... O, tu jest dalej dioryt. O, tam jest węgiel, tu jest węgiel. Dobra, to kobla mogę. Czemu te jaskinie są takie kurwa creepy? Jesus Christ. O, tu jest dużo. Wungla. Czy wy to widzieliście? Gra mi się zbugowała. I dobrze, bo ekspimy od razu, jak zbieramy węgiel. I żelaza by się przydało też zebrać. Właśnie, żeby robić lepsze rzeczy. I Assassin też w ogóle zaczął nagrywać teraz Minecrafta u siebie jutro. Znaczy, nie wiem jak to wejdzie na kanał, to wczoraj coś takiego. U niego odcinek się pojawił, więc możecie sobie wbić do niego, zobaczyć jeżeli chcecie. Może niektórzy nawet z was się go subskrybują, to sobie możecie też u niego obejrzeć odcinek po prostu. On trochę bardziej się na tym zna niż ja, prawdę mówiąc. Bo przez niego też naprawdę zacząłem grać, bo on grał i on mówi, to też ja pogram sobie i zacząłem grać. Tutaj chyba spadek w dół będzie, dokładnie. Czemu tu jest taki spadek? To nie wiem, ale będziemy tutaj dalej w głębi robić. Tu możemy to zamknąć po prostu. Tam nic nie było, po prostu stawimy dziurę w ziemi i nikt o tym nie wie, nikt tego nie widział. Nie pytajcie. Więc teraz zrobimy kilka torczy.
i potem pójdziemy szukać piasku. Więc tak, zrobimy. No, drewno to, drewno to nie problem. Więc zrobimy tak. Zrobimy tyle, ile mamy. Tyle zrobimy. Nie tak torczy się robiło. A. Tak się robiło. 28 torczy. Jezus Maria. Więc postawimy tutaj. Tu jeden. Tu właśnie zapomniałem. Nie wiem jak i dlaczego. Zapomniałem postawić po prostu deski. Więc tu. Tu można. Właśnie tak. No już jest bardziej oświetlone. I postawiłem sobie przed domem jeszcze. Tutaj. Sobie tego zrobimy. Więc teraz przydałoby się iść i znaleźć. Nie, torcze wezmę ze sobą. Iść i znaleźć trochę piasku. Mieszkamy przy wodzie, to naprawdę zawsze tu piasek będzie można znaleźć. Czekajcie jeszcze. Zapomniałam, żeby zrobić sobie łopatę po prostu. Bo łopata by się przydała. Jak się łopatę chyba po prostu taka się robiła, nie? Dokładnie. Więc tak. A to chyba w ogóle. O nie, to ja tu nie chcę mieć ogródka. Jezus, teraz mamy takie coś. Kurczak. W ogóle Kacper mi mówił, asasyn, żeby po prostu jak chcę, żeby więcej damage zadawały te bronie, to po prostu muszę przytrzymać to, bo to się ładuje, ten wskaźnik taki. I to po prostu więcej damage wtedy zadaje. Więc teraz też to wiem. I tu gdzieś zombie kurwa chodzi, ale nie wiem gdzie. O, to szkoda, bo tu by było fajnie, gdyby takie wejście było ukryte. Tak wyglądało trochę. W ogóle nie pamiętam, czy one mnie atakują, czy nie, te śmiernice. Bo aż tak przyjaźnie to one nie wyglądają. Znaczy od dołu nie wyglądają to przyjaźnie. Nie chcę jakoś próbować. Nie chcę iść z nimi na wojnę, to co to jest? No, stamtąd już. To tu też jest jaskinia, to tam będzie można iść, ale najpierw broń. Tak, nie będę szedł po prostu tam. Schody zrobimy innym razem, na dachu. Ja może zrobię po prostu poza odcinkiem. Właśnie napiszcie mi, czy chcecie, żebym po prostu poza odcinkiem też jak coś. Torby z atramentem. A to nie jest po prostu z odośmiernicy? Chyba tak. Napiszcie mi prosto w komentarzu, czy chcecie sobie po prostu po odcinku, poza odcinkiem sobie też tutaj na przykład dokańczał, znaczy nie robił nic takiego jakiegoś ważnego, co nie wiecie, żebym na przykład dokańczał budować domek, dach na przykład dokończyć, robić coś takiego, bo Jezu, to są konie, się ustraszyłem, co to jest, kunik. Konie można ujeżdżać, no? Tylko na nich trzeba siodło zrobić. No i trzeba siodło zrobić. Nie mamy siodła, może zrobimy któregoś raz, żeby konia mieć. Fajnie było mieć takiego konia przy domu. Szybciej po prostu w różne miejsca chodzić. Więc piece mamy, teraz robimy szkło na okna. I będziemy mogli zrobić tarczę. Właśnie dlatego potrzebuję srebrnego miecza, jak pójdziemy do... Albo nie, bo to drzewo jest fajne. Do jaskini, bo jeżeli tam są zombie, to po prostu lepiej mieć lepszą broń, że tak powiem. I to chyba każdy z nas wie. Więc tak. W ogóle coś śmieszne, ja teraz nagrywam. A moja dziewczyna śpi obok. A
Mamy w pół do 12 w nocy, a ona zdecydowała, że się prześpi z godziny, bo chcemy oglądać seriale. I powiedziała, że ona się prześpi teraz, a ja mogę po prostu sobie nagrać w tym czasie, bo chciałem wcześniej nagrać, ale dzisiaj spałem długo. Ona była w pracy i właśnie jak wstałem później, to poszłem się wykąpać i teraz wyszłem, do niej poszłem. Więc teraz pomyślałem sobie, a to jak ona chce się przespać, to ja sobie nagram, bo to po prostu ona mówi, że i tak jej to nie przeszkadza. Więc czemu by nie, bo i tak chciałem właśnie nagrać sobie odcinek. Tu jest tam. Jest ten stawik. Sztaw. Dokładnie, to trzeba. Nie no. Jeszcze. No, pasuje. I tu wsadzimy resztę. Tu zostawimy też 10. Niech się przypala, będzie tak szybciej. Przejdziemy się do naszej wioski. Zobaczymy, co u nich, czy żyją, czy jeszcze nie umarli. Nie wiem, w ogóle Assassin też mówi, że są takie rajdy tutaj. Znaczy rajdy. To są takie wieże, gdzie są wrogowie i po prostu trzeba... Mogę to zebrać? Ja nie kradnę. Czy wy widzieliście, że my kiedyś coś kradli? Słuchajcie, ja mieszkam z nimi, ja im drogę naprawiłem. To oni mogą też dla mnie trochę dać. Ale ja im zasadzę tutaj to z powrotem. To co od nich wziąłem. Bo... Co tu jest? Nasiona buraka. Potem mamy jeszcze nasiona pszenicy. Mamy inne nasiona? Mam tylko nasiona buraka? Ten? Ile marchewek? Jezus. Marchewki można tylko zasadzić? Zasadzimy to. O. No i nice, zasadzimy im kilka, żeby dalej się zbierały. I zasadzimy kilka ziemniaków. Tu jeszcze marchewki dosadzimy. Tu też dwie. I tu ziemniaka zasadzimy im. I tu jeszcze można jeszcze marchewki. No i pięknie pożyczyłem, ale zasadziłem nowe. Też wioska z kowalem to mówił, że im się w ogóle regenerują rzeczy, co są w tych skrzynkach, czy po prostu jak, jeżeli już je użyłem, znaczy ograbiłem, jeżeli chcecie też tak powiedzieć, to coś w ogóle regeneruje to się, czy nie? Trochę było słabo, jeżeli ja im wszystko ukradłem, a się nic nie regeneruje. Znaczy, to są NPC-ty, one i tak tego nie mogą. Oh, szajs. Biegniemy do domu. Po prostu, Może ja jednak pójdę u nich tu spać? Chyba było dobrze, tak. Tu jest, tu nic nie ma. No chyba to się nie regeneruje. Jesus Christ. No. Tam był ten. Tam był creeper. I... Czekajcie chwilę. Bo... Nie. Chyba muszę mieć taką małą tą, żeby móc to im dać. Szkło już nam się na pewno zrobiło. Więc przejdziemy szybko do domu. Stało być to. Tak. Dziwi mnie i tak nadal, że muzyka nie leci w grze. Nie wiem dlaczego. Gra nie chce, to nie musi grać, nie? Ale... i tak za swoją własną w tle daję muzykę. No dobrze, więcej ich zrobiłem.
No i teraz to jakoś to... teraz to jakoś wygląda. Jak to teraz już szyby porobione, to teraz możemy... Zamknij mirej. Zrobimy z tego żelaza co mamy. Gdzie to jest? Tutaj w ogóle pochowam te ziemniaki, jeszcze buraki, pszenicę, te nasiona. Rzeczy, które nie potrzebuję, ten atrament, kurczak i takie inne. Po prostu, żeby teraz się przejść to, jak to się nazywa? No, do jaskini. Wezmę diament, nie. Wezmę sobie to i zrobię miecz sobie z... Dokładnie, z żelaza. I tą resztę sobie zostawię. Jak na razie. Więc przejdźmy się do tej jaskini. Dzisiejszy odcinek też będzie trwał jakoś tak z pół godziny, coś takiego. Jak ostatnim razem. Tutaj była gdzieś ta jaskinia, nie? Tak sobie postawię, to jest żelazo. Chyba. Tak. Tylko żelazo będzie trzeba przepalić oczywiście. Dobrze, że teraz znaleźliśmy. Skąd te inne stwory? Dźwięki takie wydawały. To mnie trochę dziwi, ale... O, to cała jest kin? Okej, to będzie trzeba po prostu ścianę się dalej kopać. Albo tu możemy na przykład. Im głębiej chyba, tym lepiej. No właśnie, skąd te dźwięki są? Albo one tu gdzieś są. Na razie, co to jest? Granit, okej. Napiszcie mi, co mogę z tych rzeczy robić. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, co mogę z tego robić. Ale bym chciał wiedzieć. To na przykład zacznę też zbierać. Jeżeli dobre, to będę zbierał, nie? Jeżeli niedobre, to nie będę zbierał. Postawimy tu torcza. Chyba tu żelaza, to chyba za bardzo nie znajdę. Tu woda jest. Proszę, tam gdzie woda jest. Okej. Na razie cobblestone tylko zbieramy. Znowu granit. Bro. Żelaza potrzebuję. Nie granitu. Zaraz mój ten będzie zepsuty. To może pójdę... Tutaj. Gdzie wcześniej znalazłem. Albo tu może gdzieś będzie. Żelazo. O! O wilku mowa. Oczywiście może niedużo. Bo tylko jeden. Ale... To już coś. O. Najwięcej. O. No i pięknie, o to chodzi. No. No to tutaj będziemy... O. Jeszcze jeden. Ładnie, ładnie. Tu będziemy dalej chyba kopać po prostu. Bo tam na dół to jakoś... Napiszcie mi, czy lepiej w dół, czy się budować, czy po prostu jak, żeby znaleźć coś. Ja nie wiem. Teraz powiedzieć mam prawdę, nie wiem. Mój ten się zepsuł. Dobra, to idziemy do domu. Moje schody na wolność. Czy to można tak powiedzieć? Musimy uzbierać trochę drewna, żeby przepalić się maneczko. Żeby sobie przepalić. Widzicie, na przykład takie coś poza odcinkiem bym mógł robić.
drewna pozbierać, nie wiem. Drewna, tego, takich wiecie rzeczy potrzebnych tak naprawdę. To bym mógł na przykład poza odcinkiem też robić, nie? Żeby was po prostu nie zanudzać. I tu się pali gdzieś zombie. Kurde, nie wiem gdzie on jest. Ale chyba umarł. Więc po nim. Serio? Tylko z tego jednego żelaza, z tego dostaniemy jedno żelazo, mamy 18 żelaza. O, niech będzie. Niech będzie. O, no i dobra, drewno mi też się skończyło. Znaczy siekierka. Więc tu jest w ogóle jakaś skina. Co to było? Czym to mnie tak wciągnęło? Jesus, kurwa, Christ. Nie wiedziałam, co chodzi. Co ja teraz chciałem zrobić? Teraz muszę ile kobla mamy? Jesus Christ. Teraz przepalić te żelazo. To tutaj wsadzimy 9. I w tamten inny wsadzimy. To jest 9. To jest 10 drewna. Dobra, niech się pali ten granit, to zostawię. Żelazo. Co by nam się przydało? Zrobię sobie na szybko siekierkę. Z kamienia. O lol, mogę. Dlaczego tego wcześniej nie zrobiłem? Pójdę pozbieram trochę drewna, więc to pewnie będzie przyspieszone. Jezu, to są aż takie miejsca, które wygląda jakby mogły być jaskiniami po prostu, nie? O! Teraz idzie o wiele szybciej. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Głupota. Głupota czasem boli dzieci. I jeżeli ci się podoba, jesteście i dotrwaliście do tego momentu, siema. Zostawcie łapkę. I jeżeli jesteście nowi suba. I włączcie dzwonek, żeby dostawać zawsze powiadomienia, jak wrzucę nowy odcinek. O, tu jakie są te... Też już inne drewno. Nie, te same, tylko że ciemno tu jest. Jezus. Co za wielkie drzewo. Sam jestem zdziwiony teraz. A nie, inne drewno. Okej. Okay. Też możemy pozbierać. Dobrze by było mieć tego moda, co, że jak niszczy drzewo od dołu, to się całe niszczy. To by przyspieszyło kilka rzeczy, prawdę mówiąc. Nie byłoby trzeba tak długo tu chodzić i zbierać całe drzewo, będzie trzeba zaraz wracać, bo już mat się robi. Zaraz wrócimy. Czy tutaj uzbieram i wracam do domu. Bo nie mam ochoty umrzeć, tak wtedy prawie co umarłem. Dobra. Co to jest? Czerwone. Lul. Jakiś się kurwa grzybek wielki. Jak piękny domek wygląda. Widać, że tam ktoś mieszka. Ooo. Tu jest creeper. Nie mam ochoty, żeby on mi kurwa coś rozjebał. I pająk. Pójdziemy się przespać u nas, u naszych kolegów w wiosce. Oczywiście, że w Polsce są potwory. Co ty kurwa myślisz, że ja nie wiem? Jezus, pójdę się w wiosce przespać. Bo tutaj z tego chyba nic nie wyjdzie. O Jezus Maria. Chcę spać, creeper. I pająk. Pająków nienawidzę w prawdziwym życiu.
Pewnie ludzie, którzy już mnie długo oglądają, wiedzą o tym, jak ja mam kurwa arachnofobię. Jak to nie mogę odpoczywać? Proszę, daj mi odpocząć. O! Jezus Maria. Kurwa, bo creeper mnie do mnie chciał puścić. Mówi nie. Chamie, dzisiaj nie wrócisz. Jezu, ile tu pająków jest. Pająki chyba... One siedzą pod tymi dachami. Jezus, creepery mogą normalnie chodzić, pająki też. Tylko zombie i szkielety nie. O, z niego ten wypada? Co? Czy to jest proch po prostu? On pokazał, jak się robi dynamit. Czemu teraz dopiero zaczęły creepery chodzić? Nie, to zombiak. Wcześniej nie było żadnych. Nienawidzę creeperów, nie? Jezus, chyba nikt ich nie lubi, tak naprawdę. Jest najbardziej znienawidzony stwór w grze. O. I zrobimy sobie tarczę i będziemy kończyć właśnie. Ludzie, więc... 9 żelaza, 18 żelaza, mamy 20 żelaza razem. Bo jeszcze tu mam 2. Jak się robiło tarczę właśnie? Bo jak gdzieś... O, tarcza. Trwa drewna, no. A, to mi takie samemu już robi, okej? Okay? Tego nie wiedziałem. Że mi to samemu robi. I mamy tarczę. Mamy tarczę. Tarczę można chyba... Ej. Jak to się brało? A, tutaj. Uuu, damn bro. Będzie można też jakiś armor zrobić sobie. O, teraz. Mogę się bronić, mogę atakować. Bardzo fajnie, więc... To, co dzisiaj chcieliśmy zrobić, jest tak naprawdę jest zrobione, ludzie. Więc okna są zrobione, żelazo zdobyliśmy, piece są zrobione. Tak myślałem, żeby sobie tutaj też tego zabrać. I tutaj jakoś to... tutaj na przykład też farmę mało zrobić przy wodzie. Ale to zrobimy już w jutrzejszym odcinku, spróbuję tu też nagrać jeden odcinek. I wam od razu wrzucić, spróbować wrzucić. I sobie zrobimy po prostu tutaj sobie postawię tego kobla. Mogę, tak naprawdę, żeby to było wypełnione. Ale tak, tutaj zrobimy sobie małą farmę. Więc myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, stawcie łapeczkę w górę. I widzimy się w naszym odcinku. Na razie.